Cześć, witajcie z tej strony Grid. Nie wiem, czy zauważyliście, jakiś miesiąc temu poznikały wszystkie multinarzędzia klasy Royale. Nie można było ich zdobyć. Tak jak wcześniej mogliśmy zdobyć narzędzia klasy C, klasy B, klasy A, tak miesiąc temu przy filarach strażników niestety nie byliśmy w stanie zdobyć żadnego z tych multinarzędzi. Było to po jednym z update'ów. Dużo ludzi myślało, że zostały one wykasowane przez pomyłkę przy wprowadzaniu update'u, zostały czymś nadpisane, czy też wkradł się jakiś błąd, czy coś takiego. Okazało się, że nie, że Halo Games zrobiło to specjalnie, żeby je naprawić. W kolejnym patchu dostaliśmy z powrotem możliwość zdobycia multinarzędzi. Pojawiły się one na powrót w pilarach strażników. Z jedną małą różnicą. Teraz nie tylko możemy zdobyć klasę C, B, A, ale także jest dostępna klasa S. Dzisiaj wybierzemy się po jedno z takich multinarzędzi. Będzie to oczywiście w galaktyce Euklidesa, jak większość moich filmów. Nie zapomnijcie o wyłączeniu trybu multiplayer, żeby nie okazało się, że ktoś wam podpierniczy je. No i co? I to by było na tyle. Lecimy z tym koksem. Loperiv. Powinniśmy wylądować na rajskiej planecie. Jak widzicie, ktoś się tutaj już pobudował. Jest jakaś baza, także... W razie czego jest portal, możecie spokojnie z niego skorzystać, gdyby była potrzeba powrotu, punkt zapisu. I teraz bardzo ważna sprawa, żeby zdobyć dane multinarzędzie, musicie stworzyć tutaj na tej planecie punkt zapisu i go przeładować. Czyli tak jakbyście zaczynali grę z tej planety. Kurczę, już dawno niczego nie szukaliśmy w sumie, nie? No ale też zbyt dużo ciekawych rzeczy nie wpadło do No Man's Sky'a, więc też nie było zbytnio czego szukać. No ile możemy w kółko szukać statków, nie? No chyba, że różne modele. Właśnie. To jest niegłupi pomysł, słuchajcie. Może zrobimy sobie taką małą serię, będziemy szukać po 3 statków z każdego rodzaju. O. To by było niegłupie. Dobra, teraz musimy wylecieć w kosmos. Ponieważ urządzonko, którego szukamy, nie znajduje się na tej planecie, na której jesteśmy w tej chwili. Wylądowaliśmy na tej planecie. Lopervi. My musimy się dostać na Adumea 19. Także kierujemy się na tą planetę. Co
Co ciekawe, w jednym układzie są dwie rajskie planety, nie? Nie zdarza się to zbyt często. Mamy wulkaniczną, spowitą popiołem i skażoną. Dobrze, my w każdym razie lecimy na Adumea 19. Weźmy jej sobie, poszukajmy. Mając życie, pewnie zasłania mi ją planeta, na której wylądowaliśmy, więc sobie skoczmy do stacji. O, chyba już ją widzę. Dokładnie. Nie chcę na stację. Weźmy się, kierujmy na tą bazę z nanitami. No, się spaprały mi jakieś tutaj frachtowce, nie mogę przyspieszyć teraz. Paruwy wstrętne. Przełączmy się na kokpit, ponieważ będziemy musieli na konkretną... na konkretną lokalizację polecieć. Musimy dotrzeć na koordynaty plus 24,11 łamane na plus 125,33. 24,11, prawie jesteśmy. Weźmy trochę. Zmniejszmy to. Dobra, tu nam spada. Teraz jeszcze tylko, żeby... O, jakbyśmy przyłożyli w jakiś rozbity frachtowiec jeszcze. Teraz jeszcze, żeby tylko druga zaczęła rosnąć. Dobra. Może to być ta stacja komunikacyjna koło Hresite, ale nie mam pewności. To się upewnimy. Czyli staramy się trzymać koło 24. No i lecimy, żeby do tych 125 dolecieć. Także widzimy się za chwileczkę, nie będę tutaj przeciągał bez sensu. Sobie tutaj zrobimy małe przycięcie. Dokładnie, będzie to gdzieś w okolicy bazy Hresite RM Outpost. Tutaj macie stację komunikacyjną 24 11. Teraz musimy dobić tylko do 125 33.
No jest tu nawet baza S-Class Yellow Multitool. Sobie na niej wylądujmy, chociaż nie jest to do końca na naszych koordynatach, ale to nic. Zaraz koło tej bazy macie filar strażników. Właśnie. Chyba za pierwszym razem powiedziałem pilar, nie? Jak znajdziecie filar, musicie się po prostu tam udać. Weźmy sobie, podbiegnijmy, daleko nie jest. Kiedy dotrzecie do niego, jeśli chodzi o strażników, nie musicie się obawiać, póki nie zaczniecie rozruby, nic wam nie zrobią. No i otwieramy węzeł. Pobieramy technologię uzbrojenia. Pobieramy technologię uzbrojenia. Zapomniałem, że kukiem się je obraca. I mamy piękne białe i złote multinarzędzie klasy S. Tutaj tylko przypomnę o takim drobiazgu, jeśli chodzi o multinarzędzia. Do kopania najlepsze są... Weźmy sobie, wyjdźmy, może sobie po prostu. Je obejrzymy. Obrażenia bardzo dobre. Mają multinarzędzia strażników. Jak widzicie, 170 tysięcy da się wykręcić. Czyli walka albo multitool strażników, albo, jeżeli już możecie je zdobyć, kostur. Jak widzicie, nawet ciut większy damage udało mi się wykręcić na kosturze niż na multinarzędziu strażników, chociaż przy 175 tysiącach te 5 tysięcy w tą czy w tamtą no nie robi jakiejś szczególnej różnicy, nie? Jeśli chodzi o multinarzędzia do kopania, ja używam multinarzędzia Atlantan z prostego powodu. Mają one runiczną soczewkę, która już jest laserem wydobywczym sama w sobie. Ale dodatkowo możemy zamontować zwykły laser wydobywczy, który się boostuje razem z soczewką, no i pozostałymi ulepszeniami. Także jeśli chcecie kopać sobie na planecie, narzędzie Atlantan jak najbardziej daje radę. No i to, po co przybyliśmy. Mam wrażenie, że mnie się ledzą te fregaty. No i to, po co przybyliśmy. Multinarzędzie do skanowania. Royale mają najwyższy zasięg skanowania. To nie jest akurat ten, który wyciągnąłem z tego filara. To jest multinarzędzie, które zdobyłem już bardzo dawno temu.
Daje ono największy bonus właśnie do skanowania. Więc jeżeli chcecie porządne narzędzie do skanowania, jeżeli bawi was skanowanie lub zarabiacie skanowaniem, czy jesteście odkrywcami, jak najbardziej właśnie polecam Royal Multitoola. Spójrzcie na sam zasięg skanera, 4600, więc naprawdę możemy odległe rzeczy skanować bez większego problemu. O, tutaj nie. O, akurat mi skałka zasłania. Ale 200-300 jednostek to nie jest dla tego multinarzędzia żaden wynik. Znaczy się żadna przeszkoda, nie? Tak naprawdę. Tak więc, jeżeli ktoś szuka multinarzędzia typowo pod skanowanie, proszę bardzo, jest wasze. Dobrze, ja się zastanowię nad tym pomysłem, na który wpadłem tutaj właśnie w międzyczasie sobie lecąc pod multinarzędzie. Myślę, że to by było fajne, ponieważ sam mam statki podzielone. A jak wiecie, tutaj mamy myśliwce, mamy te transportowce, mamy żywe statki. No żywych statków nie wiem, czy będziemy szukać, jest to trochę upierdliwe. Ale może jakiś też poszukamy, a zobaczymy sobie, jak zrobimy taką serię może ze wszystkimi statkami. Mamy te shuttle, jak to jest po polsku? Wahadłowiec? Jakoś tak. Mamy wahadłowce. Mamy lekkie myśliwce, mamy ciężkie myśliwce. Także myślę, że zrobimy kilka filmów. Każdy film będzie jakby o osobnej kategorii statków. A mamy jeszcze przecież statki odkrywcze, bym zapomniał. Każdy film będzie o osobnej kategorii statków. I na każdym filmie sobie poszukamy trzech w miarę fajnych, różnorodnych, ale dość dobrych statków z danej kategorii. No dobra, nie przeciągając. Dzięki śliczne za oglądanie, trzymajcie się i do zobaczenia w następnym materiale. Na razie.